dzisiaj ten orden uśmiechu od nas wszystkich dostaje ciocia Dorota. Ciocia Dorota, czyli Dorota Barańska, która dzieciom i nie tylko niesie pomoc od zawsze. Uwaga, uwaga, uwaga! Wszystkim razem i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że ciocia Dorota Barańska w dniu dzisiejszym otrzymuje od wszystkich dzieci z domu dziecka order uśmiechu. Dzieci postanowiły, że ciocia Dorota może i powinna zostać kawalerem tego znamienitego orderu. Oj, do samego dna. Do dna! Pani Doroto! Do dna! 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 Tym razem wielkie serce i wspaniałą postawę Doroty Barańskiej doceniły dzieci z Wałbrzyskiego Domu Dziecka. Żadna nagroda czy medal tak nie cieszy, jak dany od samych dzieci. Po nadaniu orderu uśmiechu rozpoczęły się gry, zabawy i niespodzianki dla wszystkich dzieci. Były występy, była sportowa rywalizacja i mnóstwo muzyki. W trakcie zabawy organizatorzy przygotowali smaczne potrawy upieczone na grillu i każdy uczestnik mógł nieco się posilić, aby sprostać dalszym emocjom i niespodziankom. A tych nie było końca. Po zmaganiach na świeżym powietrzu dzieci na chwilę przeniosły się do okręgielni, by tam spróbować swoich sił. A potem kolejna niespodzianka. Przyjechali do nas panowie strażacy z naszej komendy wałbrzyskiej, straży pożarnej. Tutaj podchodzimy do tej pompy, to jest pompa. A jak już wszystkie dzieci ochłonęły po tak wielu atrakcjach, to przyszedł czas na drobne prezenty. Proszę. A pan do kolejki. Wszystko co piękne niestety nie trwa wiecznie i rozstania nadszedł czas. Następny Dzień Dziecka już za rok.